I dobram ci. Nie! RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku EDEK vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Kacper. No cześć. Kacper to generalny ziomek, którego możecie znać chyba pod 40 ksywkami co najmniej. No. No, ale dobra. Okej, kurde, dawno nie nagrywałem EDEK vs. Widzowie. Bardzo dawno w sumie chyba. A i takie autko mam, tak tutaj też mogę powiedzieć jak się nazywa, bo w sumie skopiowałem. W sensie zobaczyłem podobne malowanie u Kacpra. Spytałem go co to jest i mi powiedzieli to jest tygrysica. Od razu powiem jak... Albo... Teraz jak jest w angielskiej wersji ten taki przerobiony. No coś z tygrysem generalnie. No ale w każdym razie, dobra, mniejsza, bo tutaj pytania do Kacpra muszą być. Ja pewnie wypadłem już z farmy, ale jak długo grasz, jakie masz rangi? Kurde, te koncentracja męczy. No to jest najgorsze w tym. Jeszcze strzał długo? Nie wiem, chyba coś koło... w 14 sezonie zacząłem, szczerze nie chcę mi się obliczać. 14 sezon, to był nie. Ostatni sezon przed free to play, czy...? Tak, tak, tak. Ale w miarę na początku zacząłem. O. A jakie rangi? Rangi? No, na jedynkach taki champion, 1-2. A na jak, ulubiony tryb, na którym masz najwyższą rangę, czy tam po prostu osobno ulubiony tryb i najlepsza ranga? Nie, no jedynki lubię najbardziej, tam najwięcej się uczę i tak dalej. No. Generalnie mało kto lubi jedynki chyba. W sensie wiem, że dużo ludzi się tiltuje strasznie grając jedynki. Ja w sumie też lubię grać. Czyli ulubiony tryb i najwyższa ranga na jedynkach, to są, kurde, bardzo rzadko chyba spotykane. Nie wiem, może ktoś napisać jak też tak ma, ale... Ale do tej pory każdy, tak naprawdę chyba kojarzę, że może jedna osoba nie odpowiedziała, że... Ale open. Widzę, że standardowych once main to open emisuje. Ale że jedna osoba tylko nie odpowiedziała, że 2-2 ulubiony tryb, to jesteś drugą. Ej, a lubisz demo? No. Dobra, bardzo. To będę to ci rozpieszcza pod tym względem. Ja lubię wydemować. Co, jadłeś na obiad? Czekaj, to nie, no i zagadał mnie, no nie wierzę. Obiec to w drugim meczu, poczekaj, w ogóle ten sezon się zaraz skończy, to jest w ogóle ciekawe, że zapomniałem o tym całkowicie. Że chyba 9 marca się kończy sezon, czyli za kilka dni. Faktycznie. Nagrody wbite? A w ogóle widziałeś nagrody? A tego eksplozję? No? No, bardzo mi się podobają. A poważnie, czy bejtujesz teraz? Nie, bejtuję. Okej. Okay. Tak samo jak koła. Każdy mu się podobały, tak samo. No koła były też świetne. Nie wiem, to malowanie już było najładniejsze, zwłaszcza z pierwszego sezonu, no ale... Nie wiem, w sensie te wybuchy to... Przynajmniej na siłę jeszcze można użyć. Lepsze to niż jakieś coś na auto. Nie będę używać, ale... No niech są. Dobra, łap tutaj strzała. O, dzięki. Fejków nie lubię. Nie? To czekaj, to zaraz do tego wrócimy, do tematu fejków. A w ogóle wiesz, jaki mecz zagramy w drugim meczu? W sensie, co zagramy? Coś skombinowanego, bo się wymyśli. To ten, ja to pewnie dam ci lidera, żeby była niespodzianka tam. Piłka księżycowa. Czekaj, piłka księżycowa to jest hitseeker, czy co? Nie, to jest taka piłka, co jakąś ma dziwną grawitację i... Szczerze? No. Nigdy tego nie widziałem chyba nawet w ustawieniach. To jest, bo to jest ten, jakiś profil, czy trzeba to samemu ustawiać i to jest jakieś ksywa? Nie, to jest profil. Aha. Nigdy tego nie widziałem. To się dowiesz, tam zawsze jak ustawiasz to masz pinball chyba i takie inne i tam jest też ta piłka księżycowa. Kurde, w sumie w tych profilach nie grzebałem. Pinball to kojarzę akurat, że zauważyłem, ale tych innych nie. A w ogóle w co grasz poza Rocketem? Te sami się zdarzy. Inne różne gierki. Coś, nie wiem, Minecraft. Cokolwiek. Ja widzę, że jesteś tym typem, co dziękuję po każdym demo. A no. Z automatu się tak pisze, ale też próbuję sobie polatać na symulatorach. Chciałem mnie coś kliknąć, coś takim powiedzieć, że z automatu, ale tego nie zrobiłem. A, ale na jedynkach też tak, ostro po przeciwnikach. Ja mam Team Only zawsze. A, Team Only, okej. No, bez Team Only to, jest groźnie, że tak powiem. No, zaraz. Przeciwnik będzie niemiły. Nie, bez Team Only to więcej się pisze niż gra. No w sumie to też prawda. W ogóle czuł się Breezy Flick ostatnio. O, Breezy Flick? No, coś takiego mniej więcej, tylko że lepsze to musi wyjść. Kurczę, nie spodziewałem się takie zagrania. Ja też, nie, jeszcze jakieś do boku to randomowo zrobiłem.
No właśnie. To jest, ten profesjonalny jeszcze ze stroną, nie tak, że po prostu w górę. To jest level expert. O, obydwoje taktyczne. Co to za odgapianie? No jakie odgapianie? Jak to jakie? Takie jak jest. Kurczę. Urazi mnie krew? Było blisko. Może to było wyliczone akurat. Miałeś reseta? Bo w sumie nawet nie wiem. Ta. Ja byłem pewny, że miałem... No nie wiem, tak... Ale nie, w sensie nawet nie byłem pewny po tym tutaj. Bo tak nie wiedziałem, czy przylagowało, czy nie. Oj, wolne kick-offy, Edek. Dobra, to żeby cię zagadać trochę, to co tam na obiad jadłeś, byczku? Co tam na obiad? W sumie to śniadaniówkę w szkole. Czyli? A kanapki, jakieś takie rzeczy. A na kolację? Czy jeszcze bez kolacji? Czy ty nosi na kanapkach cały dzień? Załatka na kolację. Dawaj tą piłkę. Nie! Nie, nie mogę! Co ty zrobiłeś? Tego nie będzie. Nie wiem. Nie spodziewałem się na maksa. Nie, no nie mogę. Nie możesz tak robić. A, się teraz czuję źle, upokorzony. Co to jest? To jest moonball? Czemu ta piłka jest ogromna? Co to ma z piłką księżycową? Może wielka jak księżyc. Może ta. Jeszcze skin powinien być księżyca. Aj, jednak nie. Czemu to nie opada? Gravity low jest. Niska grawitacja. Halo? Ej, byłem przekonany, że mam reseta. Może tutaj nie ma resetów w tą piłkę, jak jest taka wolna. Nie wiem, jakaś duża piłka. Ej, powiem ci, że jest dziwna ta piłka. Ciężko gola będzie strzelić. Nie wiem, czekaj, zaraz się strzela na silku. Dobra, to może chcesz kogoś pozdrawić, jak już nie mam o co zagadać. Ej, w ogóle boostcie tutaj respici. A, no tak, jest liczeć. Pozdrowić. Pozdrawiam to ja wszystkich z rodzinką, ciepło. Ale też... widzów oglądających filmik, no i to tyle, no cóż. Czekaj. Nie wiem, nie przychodzi mi nic na myśl, tak szczerze. Czekaj, grawitacja niska, powinieneś to raczej i rozmiar wielki. Czekaj, kurde, strasznie dziwny jest ten typ. Tu. A ty weź spierdzielaj ode mnie. Trzymaj bumpa. Ała, albo ja trzymam bumpa. Ale to ty trzymasz. A co? Trzeci, jak będzie wygrać, to ty wybierasz tryb? A w sumie nie wiem. Zwykle to było po prostu coś takiego jak ten drugi był. Taki krótki meczek, to graliśmy trzecie to samo, co było drugie. A to jak chcesz, w sumie nie wiem, można zagrać trzeciego. Chyba, że chcesz nie rewanż. Wiem. Niech widzowie wołtują w komentarzu. No dobra, to będzie rewanż. Rewanż zwykłego trybu będzie na koniec odcinka. Dobra, postanowione. Dobre pomysły masz. Muszę powiedzieć. No widzisz. Nie. Oj. Nie. Nie, to nie leci. Ale nie mam nic. Spadam pół godziny, bo grawitacji nie mam tutaj. Niby taki... Niby wydaje się ten tryb w miarę normalny, a jest strasznie dziwny, tak jak się gra. Tą piłkę się ciężko strasznie czyta. No, samobój leci? Na Godlera. O! A! Serio, masz stick nerwowy, że automatycznie to piszesz. Serio? No. To napisałem, co za uzależnienie. Czekaj. Proszę? Nie, no dobra, nie. To się, nie wiem, czy wypadnie jeszcze jakiś gol w tym meczu. No właśnie, się zastanowię. Czy mam szansę? No, będę stał w bramie, to nic się nie stanie. O! Nie no, czy strzelisz? Proszę? A dobra, co jak dam? No. Tą piłeczką to nawet na oj, napisy! Kurde, serio. No nie tak. Nigdy nie grałem na gościa, co... W sumie nie, bo ja mam czaty wyłączone, ale że to... Widać, że mają już jedynki z tym, dzięki. Ulubiony sok? Ulubiony sok? Woda. Okej. Taktyczna odpowiedź. O! Wiem, jakie jeszcze jest najlepsze nie pytanie no, na świecie, co zawsze krok. Kazali mi zadawać. Jak znalazłeś kanał? Jak trafiłeś na kanał? O! Jak znalazłeś... Kurde. W sumie to... Ciężko to sobie przypomnieć czasem. Ale... Chyba kuzyn mi powiedział. Z tego co pamiętam. Jak się kuzyn nazywa? A... Piotr, poważne imię. Piotr. A Piotr, dobra, myślałem, że nickname podasz czy coś. Bo w Rocketa zacząłeś grać po kuzynie, czy znajomy, czy co? Razem zaczęliśmy grać. Aha. A to ciekawe, bo tak jeszcze nie było free to play, to co tak w sumie was skusiło? Ja sobie pobrałem tą gierkę, bo mój znajomy z klasy grał i później on zainstalował też i zaczęliśmy sobie pogrywać.
No i o, nie spodziewałem. Fliczek potężny. Ej, to serio, są potężny flik jest na tym trybie, na tej piłce. Ej, uważaj. I dzięki napisane. Ej, można, dzięki temu, że piszesz dzięki po każdym demo, można zobaczyć, ile razy cię zdemowałem w trakcie meczu. O, dobra, ej, czekaj, czekaj, teraz musi być zemsta za tego Masty Flika. Wiesz o tym. Wiesz o tym, że to musi być zemsta teraz, potężna. Zemsta będzie słodka. No i bolesna, co zaproponowałeś. Bolesna? Nie, tego nie mówię akurat, prawie. Nadzieję, że jakoś nie, aż tak bardzo. Dobra, no to co? Dobra, kurde. No. O, dobra, jest. No, ja żałuję. O, dobra, to było. Nie, na szczęście do zera. Robimy, nie, to musi być serio zemsta za tamto, bo nie można tak poliżać. Czekaj, bo... Nie wiem, jakoś dziwnie się też gra trochę. Po tym meczu przed chwilą. Po tym trybie? Nic dziwnego. O kurde, spierdziewaj. Nie strzelić tego. O, chodź spokojnie, teraz. Spokojnie, spokojnie. Ej, o, trzeba wprowadzić kontek tryhardu zawsze do tej serii. W sensie tryhardu. Kącik skopywania... Kącik zemsty, o! Kącik zemsty, to jest to, co potrzeba temu światu. Ej, zdążysz? I... Zdążę? No pewnie. Nie, tylko nie maski, proszę. Nie! Przyspieszenie, dajcie. Nie, pod Brazyl? O, jednak nie. Super. Dobra. Nie. No, to było tragiczne. Dobra. Jak to się zapytujesz na klipa? A klipa z demo, czy co? Tak? Co ja, no zaraz zobaczysz. Chyba Masti będzie. Oła, nie trafisz. Mówiłem. Nie, nie, nie. Tego nie trafię. Nie, dobra. No trafi jednak, dobra, to pod Brazyla jednak. Chyba Barcelona będzie na ciebie. Ta no, Barcelona. Barcelona ostatnio w farmie, w ogóle nie wiem co się stało. Dawaj, dawaj. Podjedź, ja czekam. Kurde, flip ma kurde, się skończy. Pokurczę. Ale wylew. Oła, ja tylko chciałem piłkę. Oła. Może teraz? Może teraz? Nie. Nie. O, o, o. No nie. Gdzie lecisz? Tylko nie. No, po usta i do bramki. O! No, ej, nie. To było dobre! Ej, takiego jeszcze nie strzeliłem. No ja ledwo co tutorial obejrzałem na to i kurde, już coś w miarę fajnego siadło. Fajnie. Tak jeszcze w drugą stronę? Jeszcze tak, kurde, taki Jan. No ja bym nie strzelił z takiego setupa. Ej, sam się zdziwiłem, myślę, też myślałem, że nie strzelę. Nie wiedziałem, że tak umiem. Ja już jestem zadowolony, że ten mecz gramy trzeci. No, super. Ja już, kurczę, trochę mniej. Zechcesz podać piłę? Czemu nie? Widać, że once main. Podasz? No, zaraz. Poczekaj. No, czekam. Kurczę, myślałem, że się dasz. No podałem, ale gdzie ty jesteś? Bo ja ci tu podaję, ciebie nie ma. Nie. Już myślałem przez chwilę. O, będę to chyba z 4 smsowałem minimum. Nie no, proszę, nie. Okej, okej, okej. Dawaj nie to. Nie wytrzymam. No, dobra, mam dużo boosta, no, ja mam dużo, wystarczająco co najmniej. O, fake, idealnie. Zwycięzca nic? Ej, co ty tam wpisałeś? A kropkę! A, bo to jest zero! Wiesz co ja myślałem? Ja myślałem, że nazwa drużyn to było zero, co wtedy tam gadałem na początku, a ta nazwa drużyn to jest kropka. A po prostu wynik było 0-0 wtedy, bo się będę zaczynał. Ja pierdzielę. Ale dobra, no taka mini zemsta poleciała na koniec. Da, liczy się pierwszy meczyk. Nie wiesz, który będzie pierwszy na filmie. Dobra, to co? Ja już nie będę przedłużał. Pamiętajcie, że w ogóle dajcie znać, czy chcecie częściej tego versus widzowie, bo bardzo dawno nie było. No i co? Ja tutaj dziękuję Kasprowi za wzięcie udziału. A również dziękuję za zaproszenie. No i co? Elo, elo.